Dzień dobry, witam wszystkich bardzo serdecznie. Speedrun 3.0, gram na 10 minut, komentuję ruchy. Zwróćcie proszę uwagę, już jest praktycznie ranking 2100. Te partie już będą, myślę, że bardzo dobre. Znaczy, wszystkie są dobre, tylko już poziom jest odpowiedni, dosyć mocny, więc zobaczymy, jak to się będzie wszystko toczyło. Będę komentował swoje plany. Przeciwnik ma podobny ranking aktualnie i czekam na jego pierwsze posunięcie. Zatem, czy on się poruszy? Dobra, pewnie ma jakieś problemy z łączem albo myśli nad wariantem. Choć po pierwszym ruchu, przed pierwszym ruchem to chyba bez sensu. No dobra, czekamy, zobaczymy, co się wydarzy. Jest 20 kilka sekund, czasem tak też bywa, że bywa różnie. Tekst roku. Zobaczymy, czy wykona ruch. Jak nie, to znajdziemy sobie za moment kolejnego przeciwnika. Cztery, trzy, dwa, jeden. I chyba się nie udało. Przeciwnik zagrał D4 i remis? O co chodzi? Może rewanż? Nie wiem, bo ja nie widziałem posunięcia. Nie wiem, co się wydarzyło. Ok, falstart. Szukamy sobie kolejnego przeciwnika. 283, proszę bardzo. D4. Już teraz widzimy posunięcie. Jest D5, C4, gambit hetmański. Zobaczymy, jaką drogę wybierze przeciwnik. C6, czyli obrona słowiańska. No dobra. Skoczek na C3, niech będzie. G6, tak też można grać. Wyjdę sobie skoczkiem na F3. Ok. No i tutaj chyba zbiję pionka na D5, dlatego że jak on odbije, zagram ruch hetman B3 z opcją ataku. Dobra, jest skoczek F6 z opcją obrony. Goniec F4, będę sobie spoglądał w tę stronę. Nie pozwalam też gońcowi C8 zagrać, bo atakuje tutaj. On będzie chciał grać B5, ale poczęstuję go wtedy takim ruchem, więc gram E3, żeby mój goniec już grał. Ten schemat mi się bardzo, bardzo podoba. Ok, tu skoczek będzie chciał iść tędy. Ja myślę, że goniec E2, żeby zrobić roszadę. Również to uczynię i będę miał plan, żeby zagrać wieżą na C1. Teraz tak, skoczek A5 trzeba brać pod uwagę. Wieża C1 byłaby dobra, bo okej, on mi goni tędy, tędy sobie pójdę. No dobra, goniec G5, bo ja myślałem, że tędy będzie chciał grać. Dobrze, H6 tutaj. Odsłonimy mu trochę ścieżkę. I teraz wydaje mi się, że mogę zagrać takie posunięcie. Skoczek E2, bo będę atakował skoczka. Jak on mi zbije końca, to ja mu zbiję skoczka. Wprawdzie decyduje się na to, że on będzie miał parę gońców, ale zwróćcie proszę uwagę na to, że atakuje też pionka, więc on będzie musiał zagrać raczej pionkiem. Dokładnie, tak się też dzieje. Takiego ruchu chcemy, czy takiego ruchu nie chcemy? Zastanawiam się nad tym ruchem F4. Myślę, że tak, ruch F4, bo nie mam czarnopolaka, więc się zdecyduję na to. Nie będzie posunięcia E5. Trzeba zwracać też uwagę na to posunięcie. O! To mnie nieco zaskoczył. Przyznam się szczerze. No i teraz co? No i teraz wystarczy chyba pójść skoczkiem. Tylko mój goniec, czy on będzie grał? On tutaj w sumie też sobie strzela fajnie. Skoczek na F3. Niech będzie naturalnie. Przy okazji tutaj będę bronił pionka D4. Teraz wieża na C1. Może skoczek A4. No właśnie, on tutaj też słyszy, co ja mówię zapewne. Ok, hetman C2. Chodzi o to, że jak on wejdzie tutaj, będzie mnie atakował, to najpierw muszę to obronić. Zagram wieżą, a potem go wypędzę ruchem B3. Więc ten skoczek sobie nie podziała. Oczywiście on może przejść tędy i wejść tu, no to zawsze go zbiję. Mogę też zaplanować B3, odejście i na przykład hetman F2 atakować tego pionka. No słyszy wszystko, skubany. Ok, zagram tak, on zagra tu i ja wejdę skoczkiem. Wejdę skoczkiem, bo jak on zbije. No dobra, wchodzę aktywnie skoczkiem. Ten pionek będzie do wzięcia w przyszłości, jeżeli mi gońcem zbije, bo hetman cały czas w tej partii nie będzie mógł przecież bronić tego pionka. I to na pewno jest dobry układ, dlatego że on ma parę gońców, która nie spełnia tutaj jakiejś teraz wielkiej roli, więc czuję, że jest dobra gra białymi. Może nad wyraz optymistycznie, ale staram się być optymistą w życiu, więc to mi może ułatwi w grze i w pewności siebie chociażby. Ok, nie zbił, słusznie zresztą. Wieża na C1, chce wzmocnić linię C. I może się tak zastanawiam nad opcją nawet taką, ale to już może fanaberia i raczej nie jest to dobry ruch. Ale teraz może... Chwila, bo to jest bardzo ciekawe. Jak zbiję tu, on tu, ja tu. Czy ja nie tracę figury? On zbije, ja tu, to zawsze atakuje, nie. Chodzi o to, że jak on zbije tu, jak zbije wieżą, to mu atakuje. On nie ma jak się obronić, bo skoczek jeszcze podważa. Wiecie co, to chyba działa. Czy to działa? Aż się prosi, żeby to zbić. Bicie. No taktyka w szachach jest tutaj niezwykle istotna. Hetman C7. Grożę takim ruchem. Jeżeli on mi zbije, to ja mogę zbić tym. A, chyba nie działa. Jeszcze raz. Tak. On nie zbija mi hetmana, bo jak zbije, to będzie dobrze. I zbija mi wtedy tu. Już nie atakuje na D7, ale odbijam. On wskakuje tu. O właśnie. Ale mogą być ciekawe rzeczy w sumie. Ten goniec jest tutaj groźny. Tu. Jeszcze raz. To mam C7. No bicie. Chyba tym pionkiem. Tu. I może taki ruch jest ciekawy. Hetman D6. Nie, jak hetman D6, jak skoczek tu stoi. Co ja w ogóle gadam? To chyba nie wchodzi. Czasem się zamyśla na jakieś posunięcie i niestety to nie działa. Czy ryzykować? Słuchajcie. A co tam ryzykuję? Trudno. Najwyżej będę miał dwa pionki i będę cierpiał. No taka moja natura. Lubię sobie zaryzykować czasami. Zresztą to jest partia towarzyska, no ale zbicie nastąpiło. Pomyślałem chwilę, może udam, że to jest świetny ruch. Oczywiście, jeżeli on teraz zagra wieża C8, to ja mogę zbić i uciekać hetmanem, ale on zbije tutaj. Tutaj. No i on na pewno nie zbije. Z tym rankingiem to on nie zbije. No skoczek wejdzie tu. Nie, znaczy on mi zbije najpierw tu. A, dobrze policzyłem, Krzysztof Budrewicz, no. Przecież jak on mi zbije skoczka, a musi, bo tu atakuje, odbijam tu i jest E6. Hello, no o czym my tu rozmawiamy? Pięknie zagrałeś. Dokładnie tak. Wieża się jeszcze otwiera. Przecież pięknie zagrałeś taktycznie. Ależ jestem zadowolony z tego. I teraz tutaj. Nie, nie jestem z tego zadowolony. Przecież ma skoczek F6. A co z tego, że ma skoczek F6? Tak muszę tak zagrać. Jak tu zagra, to ja gońcem mogę po prostu odejść. A jak wieżą zagra, to wymienię tu i wymienię tu. Będzie miał poszarpane piony. Dobrze zagrałeś, Krzysztof, jednak. Dobrze. W końcu wyszło tak, że chyba jest dobrze. No tak, ale to trzeba dokładnie liczyć takie rzeczy, jak się ma czas. Bazując właśnie na związaniu. No skoczek tu co? No to nic nie zrobi. No tak, bo jeszcze jak skoczek F6, no to nie mogę tu, bo stracę. Skoczek F6. No gońcem ucieknę sobie. I będę tam celował. A tu odbije. Wieża C8 bije tu. Jak on odbije, to ja biję tu. On odbije mi tam i odbije tu. I koniec tu. Wieżówka może być równa, ale jednak ten pionek może być za kałą. Mam nadzieję, choć w wieżówce niekoniecznie ten pionek musi być już słaby. No ale przynajmniej poszliśmy na jakieś konkrety. Co ciekawe jest, że powierza C8 ja mogę jeszcze zbić tutaj. Wziąć jednego piona. No właśnie, zobaczcie, jednak nie widział E6. Szybko zagrał. Ale czy on miał jakieś wyjście, jak nie zbić mi na D5? Chyba nie miał za bardzo wyjścia. No, przed gońcem D7 miał wyjście, czyli w tym momencie po koniec D7, jak zbiłem na D5, to musiał to liczyć przed gońcem D7. Poszło jak poszło. Zobaczymy, co on teraz zrobi. Czas się wyrównał. Jest dobrze. No jestem bardzo ciekawy, czy udałoby się dojść do poziomu 2400. Będziemy walczyć o ten ranking i na pewno partie będą jeszcze ciekawsze, ale będą musiały być bardziej solidne. Ja nie mówię, że tu już jest wygrana, bo tak już sobie opowiadam w ten sposób, jakby tak było, ale nie. Tak sobie tylko głośno myślę. No i zobaczcie, przeciwnika zażyłem. Sam się w sumie zażyłem, że on się zażył. Wiecie co, może on tutaj kombinuje. No ale zawsze mam odbicie z szachem, a nie jak on odejdzie, to przecież ja gram wieża C7, jest po ptokach. Lecę na G7, może mi tutaj zbić. Aha, tu i tu z matem. Krzysztof, to nie takie łatwe. Tutaj. No ale dobra, ja nie muszę wieża C7 grać, co nie? A to jest ciekawe. Hetman G5 jest mega ciekawe. No właśnie. Bo tu są opcje tych takich ciekawych rzeczy. Hetman skoczek. No jak zbiję tutaj... Znaczy ja zbić muszę, ale jeszcze pomyślę przed tym ruchem. Jak zbiję, no to on co? To co on zagra? Musi tu, bo zawsze będę miał szacha gońcem, więc jak zbiję tu, on ma król H8. I co? Hetman D5? On tu, ja tu. On tu, ja dostanę mata. Mata nie dostanę, jeżeli zagram inaczej. Znaczy mogę zbić na pewno, tutaj mogę zbić, on tutaj i wtedy... No co, jak odejdę wieżą, to on mi skosi gońca. To ja skoszę tu i będę miał opcję taką. To też jest w sumie bardzo ciekawe. No muszę zbić na D7. Na D7 zbić muszę. Pierwszy ruch, który wykonać trzeba. Odzyskać figurę. No król H8. Dobrze gra skubany. Bardzo sprytnie. No właśnie, bo chodzi o to, że jak on mi zbije, to ja odejdę, on wlatuje tam, ja nie mogę zbić, bo tu dostaję mata, a jak zagram tu, to on mi da mata poprzez skoczek H3 na G1 i będzie mat. Niech ja się teraz zastanowię. Może taki ruch jak wieża F4 jest dobry. Wieża F4. Tak! On mi zbije tutaj i wieża C7... Nie. Wieża F3 jest dobry. Gońca sobie zamykam. Chodzi o to, że jak on zbije, to ja gram wieżą tutaj i daję mata mu na pewno. Nie, on ma taki ruch jeszcze. Ale mogę mu skosić tu, go postraszyć. Ale chyba tak muszę w ogóle zagrać. Znaczy, mogę też tak... Nie, nie mogę. Mogę czy nie? Dobra, wieża F3. Oddaję figurę, tak trochę w przymusie. Wieża F3. No skoczek tu nie działa, bo on wieża H3. Zawsze mam opcję zbicia tu. Wieża G8. Ale mi zagrał. Co tutaj? Tutaj. On mi zbije i będzie tutaj groziło. Ajajaj, Krzysztof. Gorąco się zrobiło teraz. What? Wiecie co? On mnie kompletnie zadziwia, ten gość. Hetman D6, muszę szybko liczyć. Mi zbije, czy zbije tym, tu. No dobra, Hetman D6. Hetman D6. Masakra. Nie widziałem takich ruchów. Ja myślałem, że ja już tu wygrywam. Tu się okazuje, że mam już trąbę? No, moja nadzieja jest w tych słabych pionkach, żeby je wybić. Na razie bronię się od mata. No, wieża C8. Właśnie. Ale on ogarnia. Ogarnął bardzo dobrze. Ogarnął bardzo dobrze. Lipa. Tak? Nie no, lipa jest. Ja cię kręcę. Ale ładnie mi tutaj odciąga figurę. To są bolesne rzeczy. Niesamowite po prostu. Aż nie wierzę, że tak się to wszystko potoczyło. Myślałem, że tutaj już wygrywam kompletnie. Ale taktyka. Nieprawdopodobne to jest. Ale zaraz, to nie mogę się ruszyć wieżą, bo dostaję mata przecież. Ładnie mi szybko stępem wszedł. O rety. Nie mam żadnej kontry nawet. Fu. Ciekawe to wszystko. Co tak mam zagrać? To mi zbije hetman E3 i co? I będę cierpiał? No będę cierpiał, a co mam zrobić? Wieża F2, no. On może mi jeszcze tutaj zbić w sumie. No to wtedy królem odejdę. No to już są ruchy rozpaczy. No ale co mam zrobić? Muszę grać ruchy rozpaczy, no. No zbiję. Tu i tu chlapnie. A chlapnął tutaj, tutaj grozi. Szach. Okej. O, rety. Tu i będzie groził mat. To najwyżej będę miał taką wieżę, która będzie się bronić cały czas. No wieczny szach dla mnie będzie ok. Widełki nie działają, bo mam szacha na szczęście. Mało czasu. No on tu jakoś może nawet pewnie wrócić, ustabilizować pozycję, ale tu będę też go napierał. Więc on jak mnie nie zaatakuje, a co, wieżą tutaj wróci? To tak się mogę schować. Chyba. Tak, mogę się schować. On potrzebuje wieży do obrony, bo też hetman F8 jest, ale skoczek G8. Jejku, jakie tu są kombinacje taktyczne. No wracam. No tak, aha, tu, on z szachem i ja tu. O rety. No tutaj, zbija mi z szachem, król H1. On z powrotem? Jakiś taki ruch będę miał, jakieś sztuczki. Coś tam się może będzie działo. Oj, przecież on ma bicie tutaj na F2! On ma bicie na F2 i skoczek E4 wygrywał. Nie widział tego. On tego nie widział, co nie? Ja nie mogę już tu zagrać, bo mi teraz zbiją. To już teraz widzi. G3. Ale jaja. Co? A, tutaj mat jest, dobra. Dobra, to ja się tu podnieciłem, a to i tak przegrywam. Przegrywam, czy jeszcze jakaś wieża F4? No wieża F4 jeszcze zagram. A to nic nie daje kompletnie. Mogłem tu nawet, mogłem tu zbić. Dlaczego nie zbiłem? No a to czas już robi swoje, minuta. To jest panika. A, tu skoczek broni E5. O, jeszcze tak mi zagrał, świetnie. No świetnie, Krzysztof. O, dobra. Dobra. A, dam mu tę przyjemność. To mat jest chyba na D1. Szkoda, ale partia. Może rewanż zechce, ale no dobra, dobra, masz mata na G2. Okej. Rewanż, poproszę. Rewanż? Nie? Szkoda. Lecimy dalej. Ale się działo. Wiecie co? W tym speedrunie sporo tych porażek u mnie już jest. Kilka ich było. E4. Dobra, no to teraz... Chyba D5 nie grałem dawno. To jest taka moja mała broń na odegranie się szybkie. Zobaczymy, czy w ogóle się to uda. G6. Ależ tam taktycznie się działo, tam strasznie dużo było do liczenia. Masakrycznie dużo było do liczenia. To są właśnie szachy. Dobra, skoczek C6. Wszystkie figury nie grają goniec G4 za moment. Skoczek B6, do E5 będziemy dążyć. No, są te partie takie bardzo złożone. Myślę, że wygrywam, a jednak przegrywam, a jednak czegoś nie widzę, a jednak coś on więcej widzi. To jest w szachach piękne. No dobra, zagram tak, zagram tu i E5 szybkie. No dobra, tutaj szybciutko. Jeżeli H3, to od razu bije, hetman odbija, jest E5, dokładnie. I tutaj mam, że tak powiem, chyba wyrównanie. Wprawdzie on ma parę gońców, chociaż mogę się mylić co do oceny dokładnie. Ale jestem zadowolony, przynajmniej dostałem pozycję swoją. Ważne jest to, że jak gramy w szachy i silnik nam tam pokazuje na przykład 0,5 albo 0,1, przepraszam, minus 0,5 albo minus 1, grając na przykład białym kolorem, a mamy swoją pozycję, którą lubimy, to niekoniecznie to musi być jakieś złe. Znaczy, może przesadzam z minus 1, ale... chodzi o to, że mamy, nawet jak mamy trochę gorszą pozycję według silnika, to nie znaczy, że... Co ja zrobiłem? To nie znaczy, że będziemy grać źle. On mi zbije pionka. Ja już sobie przejrzałem szybciutko, że zagram tak. Jak on mi zagra tak, to zagram mu tu. Nie zagram mu tu, no bo co mi to da? Straciłem piona? Może by go postraszyć i tak zamknąć. No dobra, zagramy tak. Zobaczymy, jak zareaguje. Tak, chcę go trochę przestraszyć. Chociaż zagranie wieżą byłoby chyba dobre. I co tutaj i tutaj? Ja się tak nie bawię. O, nie mogę tutaj, bo tu jest strzał na F7. Co ja w ogóle robię? No dobra, tu już wiecie, powiem wam szczerze, że już czuję chyba spadek mocy. Ale jakoś trzeba to docisnąć. A potem tu... A co to daje? Nic. Ewentualnie tak, wzięcie gońca tutaj i co ja mogę więcej zrobić? Też nic nie mogę zrobić w tej pozycji. No ciężko, to troszkę pionków poddawałem znowu. No to co, Krzysztof? Trzeba się poddać? Jejku, nawet skoczek D7 chyba muszę zagrać. No bronię tu, ale może grożę teraz takim ruchem. Niech się boi, może wieża B8, coś tam podziałam, zobaczymy. No nie, no cofnięcie się figurą, no ale chyba nie było wyjścia. Teraz przede wszystkim taki ruch grozi, ale wieża tu. No zobaczymy jeszcze w sumie, jak on się zachowa. Bo też taka opcja istnieje. I ten hetman co? Będzie miał ciasno tutaj, będzie musiał iść tu, wtedy dostanie plombę na D3 i wtedy walnę tam. Hop. Zobaczcie, wygrywam. tu i skoczek tu? Skoczek tu. Jak on nawet zagra gdzieś hetmanem, powiedzmy tak, to ja wezmę tu, on weźmie hetmanem, ja skoczek tu i zdobywam jakość. Haha, za pionka. Ale jakość. No, chyba się uda. No tak, ja muszę tu się skupić troszkę na tych partiach, bo tu zawodnicy słabo nie grają, jak widać. Było to widać w poprzedniej partii. Ale dostałem lekcję. Lekcję taktyki. No naprawdę niesamowicie tutaj gość policzył. Lepiej policzył. Ale on też był zaskoczony skoczek D5. Tylko że wyszło. To się chyba tak ułożyło. Ciekawe w sumie. No i tutaj oczywiście po odejściu hetmana nie zbijam wieży, tylko najpierw zbijam tego gońca, bo po tym ruchu zawsze mam widełki po raz kolejny, a już goniec czarnopolowy będzie zlikwidowany, co będzie korzystne. Ok, skoczek D3. No i jest jakość. Kwestia tylko aktywizacji figur. Różnobarwne gońce, no w jego przypadku są ok, jeżeli ma jakość mniej, no to też bym tak, znaczy nie to, że wolał, ale to jest lepsze niż te gońce tego samego koloru. Jeżeli ma się jakość mniej, to on tutaj będzie mi celował w F7 mocno. W ogóle też taki ruch jest ciekawy, no ale nie, no biorę wieżę, co ja w ogóle się zastanawiam. Myśliciel mi się trafił. RPA, ok. No cóż, wezmę wieżę. I ustawię wieżę chyba na wolnych liniach. No tutaj oczywiście biorę. Tu mi atakuje pionka. Ok. To są jego argumenty. Ale mamy chyba to hetman F6. Hetman F6 chyba jest dobre, bo bronię tutaj i grożę wymianą. Więc to jest ruch wstępem. Ok. Tutaj. Tu. Tu. Tu i koniec. No idę na to. Oczywiście, że na to idę. Będę miał przewagę. Okej, król zawsze ucieka i goniec będzie miał zagranie takie. On nie zdąży chyba tu postraszyć, co? No nie, nie zdąży. Czy zdąży? Nie, goniec C5. Za moment. W razie czego zawsze jest ucieczka tędy. Choć faktycznie... O, sprytnie. Ale sprytnie. Bo jak tu, to on mi tutaj trzaska. No dobra, ale mogę hetmanem zagrać. Po tym ruchu mam F5, ale też mam szacha fajnego i mogę skrobać tam pionki. Ja zaraz gram tutaj. Dobra, hop. Tu są opcje. A tutaj nie mogę F5, bo mam szacha. Ale mam szacha tutaj na szczęście. I teraz F5, nie, F5 teraz nie mam. Dobra, ale mogę zbić skoczka, on mi zbija tutaj. Gram królem. Zbieram też, tak, zbieram tutaj też żniwo. Tego weźmie. Tu, tu, tu. No dobra, trzeba brać. Ten będzie wolny. A to nadal nie jest jeszcze chyba takie oczywiste wszystko. Siatki matowe mogą powstać w postaci, jak gońca wstawi na G8, tutaj walnie i będzie H4, będzie mat. Czy ja tu uprościłem pozycję? Nie, no nie sądzę, to musi być lepsza. Tylko techniczna pozycja. No tak, siatkę matową ustawia, ale on jeszcze nie może mi nic zrobić złego, a tu przy okazji bronię pionka. Zaraz gram w ten sposób. No dobra, lecę pionkiem do góry. Aha, on może tutaj zagrać i już grozi goniec. Nie, nie może, bo wtedy tam trzaskam. Nie może. Wszystko się trzyma. niby się trzyma, ale on tu ustawi mi taką kamienną ścianę, jakby to powiedzieć, tutaj. Technicznie jeszcze będzie walka. Ciekawe, czy zagra mi wieżą. No, faktycznie może ta wymiana dwóch wież za hetmana nie była dobra. Przy jakości więcej. Ok, pytanie, czy tu... Dobra, podciągnę pionka. Zobaczymy, jak on zareaguje. Czy on może stać w miejscu? Mój król nie będzie miał akcji żadnej. Może hetman c3. Jeszcze spróbuję gdzieś tutaj coś poczarować. Tylko jak to zrobić, jak tu wieża będzie świetnie stała? No najlepiej tak, ale wtedy dostanę tu plombę. Będę musiał wrócić, a tak zagram. Tu. No mogę się w ten sposób... Dobra, liczyłem na to trochę. Czy taki ruch jest ok? Jak on mi zbije... Tak. No nic nie ma. Muszę wrócić na to samo miejsce. Bronić pionka. On wróci na f4. No to dobrze. No dobra, gram tak. Muszę coś w tym stylu. Muszę króla otworzyć. No oczywiście jak on odejdzie wieżą, będą mi groziły widły na f4. Ale się końcówka zrobiła. Myślałem, że będzie szybko, gładko i przyjemnie. Się okazuje, że jednak nie jest to takie proste. To mam d6 na razie. Tam sobie przytrzymamy. f4 będzie słabe, bo król przejdzie tutaj. Tak nie mogę? Nie, nie wygram wtedy. Kapię. Jak się przebić tutaj, Krzysztof? Ciężka sprawa. No, mega ciężka sprawa. Spróbuję pomanewrować królem jeszcze, bo jeżeli on pójdzie tędy, to mój król się może przydostanie jakimś cudem na to skrzydło, ale widzę, że nie ma szans praktycznie. Tak spróbujemy. O! Tak spróbujemy. Coś w tym stylu, ale to król G1. Król wyżej, jeszcze na czarne pal, żeby koniec mnie nie straszył. Zobaczymy, jak on zareaguje. Może jakiś cukcwangi się postawi, ale to jest też piekielnie trudne. Tutaj mi świtało. No nie może pionkiem butu, ale wieżą może. Na remis to ja zawsze. Panie. Spróbujemy tak. Tutaj. Powiem wam szczerze, jestem w szoku. Może miał jeszcze złączone pionki, ale nie mam. Wyczuł to, że ma tutaj... Oj, F4, przegrywam. Co ja zagrałem? Piękny speedrun dzisiaj, moi drodzy, przy piątkowym wieczorze. Dwie porażki na własne życzenie. No oczywiście ta pozycja nie jest przegrana, znaczy ta nie jest przegrana czarnymi, no ale jak się podstawia, no to się przegrywa. Co zrobić? No cóż, nie będę ukrywał porażek. Takie są szachy. Dzięki serdeczne, poddaję oczywiście. Ale partie zrobiły mi też dobry humor, wbrew pozorom. Dziękuję wam serdecznie za uwagę. Mam nadzieję, że następnym razem będzie lepiej. W lepszej formie to wszystko będzie wyglądać. Do zobaczenia, widzimy się w kolejnych odcinkach.